Wtorek, 11 lipca na Tabaka. Witam, zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia w regionie. W samochodzie stojącym w słońcu, w którym nie działa klimatyzacja, temperatura rośnie do wartości niebezpiecznych dla życia zamkniętych w nim dzieci czy zwierząt. Przy silnym upale pół godziny na słońcu wystarczy, aby pasażer nie przeżył niefrasobliwości rodzica czy właściciela. Ale zanim wybijesz szybę w cudzym samochodzie, ratując psa albo dziecko, zastanów się dwa razy i spróbuj trafnie ocenić sytuację. Albo zostaniesz bohaterem, albo podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Fatima Orlińska. Wystarczy zaledwie kilka minut, by przy temperaturze powietrza bliskiej 30 stopni ta wewnątrz samochodu wzrosła nawet dwukrotnie. Tym samym samochód staje się pułapką przypominającą zamkniętą szklarnię, a pozostawione w nim dziecko lub zwierzę narażone jest na utratę zdrowia, a nawet życia. Często wskutek takich sytuacji dochodzi do nieodwracalnych zmian. Dlatego medycy apelują i przypominają, jak ważne jest, by nie przechodzić obojętnie obok samochodu, w którym zauważymy pozostawionego człowieka. Mogą być konsekwencje neurologiczne, daleko posunięte, łącznie z udarem cieplnym, który może pozostawić spustoszenie w organizmie. Niestety takie przegrzanie organizmu może zakończyć się nawet w tragiczny sposób konsekwencją zgonu dziecka, obojętnie czy dziecka, czy osoby dorosłej. Na początku na pewno potliwość, na pewno omdlenia, mogą być halucynacje, ból głowy. Należy natychmiast wyciągnąć takiego poszkodowanego z samochodu, zabrać zacienione miejsce, rozebrać z ubrania wierzchniego oraz ochładzać delikatnie ciało, żeby wyciągnąć je z tej hipertermii. Równie niebezpieczny jest nagrzany samochód dla zwierząt. W przypadku psów, które nie pocą się, a jedynie wentylują poprzez ziajanie, w bardzo krótkim czasie może dojść do zgonu, ponieważ im bardziej pies pozbywa się powietrza, tym bardziej paradoksalnie się nagrzewa. Odmienna od ludzkiej termoregulacja powoduje, że pozbawiony powietrza i dostępu do wody czworonóg umiera w męczarniach. Omdlenia, niedokrwienia mózgu, wszystkie problemy dla psa związane z zaburzeniem termoregulacji. Przegrzanie, objawy udaru cieplnego po prostu, tak? Czy nadmierne podwyższenie temperatury ciała doprowadza do szeregu, bardzo szeregu różnych niekorzystnych zjawisk. Wiemy po sobie przecież, nie? My się potrafimy schłodzić, bo się kierujemy, mamy możliwość tam schłodzenia się poprzez napoje, poprzez kąpiele, a pies zamknięty w samochodzie nie zrobi nic. I choć lekarze oraz służby mundurowe każdego roku przypominają, jak duże niebezpieczeństwo stanowi pozostawiony w pełnym słońcu samochód z pasażerem wewnątrz, sytuacje te nagminnie powtarzają się. Jesteśmy jednak coraz bardziej świadomi i reagujemy. Niestety nie zawsze adekwatnie. Policja przypomina, że w pierwszej kolejności konieczne jest zawiadomienie służb pod numerem alarmowym 112. Następnie sprawdzamy, czy drzwi lub bagażnik pojazdu nie są otwarte. Jeżeli w naszej ocenie każda zwłoka będzie stwarzała zagrożenie dla życia i zdrowia pozostawionego w środku, czy to człowieka, czy to zwierzaka, musimy działać od razu i możemy wybić szybę samochodową. Życie lub zdrowie osoby lub zwierzęcia pozostawionego w rozgrzanym samochodzie jest tutaj wartością wyższą, dlatego poświęcając mienie w postaci szyby samochodowej nie poniesiemy odpowiedzialności karnej, będziemy tutaj działali w stanie wyższej konieczności. Co nie oznacza, że zawsze jest to konieczne, ponieważ może okazać się, że właściciel samochodu znajduje się tuż obok. Warto przypomnieć, że osoba, która pozostawia dziecko w rozgrzanym samochodzie, narażając tym samym na konsekwencje zdrowotne, może odpowiadać karnie za spowodowanie zagrożenia niebezpieczeństwa dla jego życia i zdrowia. Ten, kto pozostawia w rozgrzanym samochodzie zwierzaka, może odpowiadać z ustawy o ochronie zwierząt. Osoby po ukończeniu 65 lat oraz dzieci będą miały prawo do darmowych leków. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy przyjętego przez rząd. Zapotrzebowanie osób starszych na leki wynikające z naturalnych procesów starzenia jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach wiekowych. Osoby te zazwyczaj zakończyły już aktywność zawodową, a związane z leczeniem wydatki po prostu poważnie obciążają ich budżet. Podobnie jest z dziećmi. Paweł Jędrusik. 11,5 miliona tyle osób uprawnionych do otrzymywania darmowych leków przybędzie od nowego roku, jeśli Sejm przegłosuje projekt ustawy. Choć na razie ustawa nie weszła w życie, to wielu mieszkańców myśli, że wyborcza obietnica Prawa i Sprawiedliwości już została spełniona. Szum medialny wyprzedził stan faktyczny. Pacjenci po ogłoszeniu przyjęcia projektu już pytają, przychodzą do aptek. Są konkretne pytania, jakie będą to leki, od kiedy, dla kogo. No, apteki nie mają takiej wiedzy.
wiedzy. Bo lista leków na razie jest bardzo wstępna, a ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Ministerstwo Zdrowia. Podejrzewamy, że będą to preparaty z listy leków refundowanych. Dla seniorów być może będzie tutaj wsparcie z obecną listą 75+, czyli leki stosowane w chorobach przewlekłych, w astmie, w naciśnieniu. Wiadomo natomiast, że obecnie lista bezpłatnych leków obejmuje około 2000 pozycji. Po wprowadzeniu nowej listy będzie ich około 4000. Farmaceuci mówią, że potrzebują czasu, aby przygotować się do tego procesu. Także dlatego, żeby leków nie zabrakło w aptekach. Pacjenci czekają na tą zmianę, natomiast jest to duża zmiana. Musimy pamiętać o tym, że to jest grupa 12 milionów osób. W związku z tym aptekarze muszą się do tego przygotowywać. W tej chwili w Sejmie mamy projekt zmieniający ustawę refundacyjną, w której to jest kilka bardzo ważnych zmian przygotowujących w tle tą całą sytuację, także czekamy na wydarzenia, na przyjęcie tych poprawek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie zabiegał, aby ustawa jak najszybciej trafiła pod obrady. Widać wyraźnie, szanowni państwo, że troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość, o nasze mamy, ojców, o naszych dziadków, o nasze babcie. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym, żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go wykupić receptę. Według szacunków darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów będą kosztować budżet państwa około 1 000 000 000 zł rocznie. Ślązacy znów przemaszerują przez Katowice. W najbliższą sobotę odbędzie się największa w kraju manifestacja w obronie śląskiej tożsamości. Regionaliści co roku upominają się o oficjalne uznanie mniejszości oraz języka czy większy nacisk na samorządność. Fatima Orlińska. Organizatorzy Marszu Autonomii już po raz 17 chcą manifestować swoją śląskość. Od lat walczą o uznanie swojej grupy społecznej za narodowość, a języka śląskiego za regionalny. Się dużo o Śląsku godo i co jest takie pozytywne, że tak jakieś godali na przykład wara, już nie godają gwara, godają język śląski, co godają zewnątrz, nawet Polocy, godają ja, Ślązocy, sami już uznawają, chociaż nie mamy tych rechtów, ale przez ten nasz arbeit taki, co my zrobili, jakby powiedział od Zola, są my rozpoznawani, są my uważani personalnie, ludzie nam godają, no, wam się to należy. Dodatkową motywacją dla uczestników i organizatorów marszu są opublikowane w tym roku wyniki spisu powszechnego z 2021 roku. Ponad 500 000 osób deklarujących przynależność do śląskiej narodowości utwierdza w przekonaniu jej przedstawicieli, że warto podejmować inicjatywy, które zaznaczają obecność Ślązaków. Ten wynik był bardzo dobry. W trudnych czasach pandemii, gdzie nie było łatwo dotrzeć do wszystkich Ślązaków i Ślązaczek, udało się zebrać ponad 500 000 osób deklarujących śląską tożsamość i język śląski. Mam poczucie, że ta sprawa kulo się do przodku. Właśnie te akcje, które robię też w Parlamencie Europejskim, wystawianie spektakli w języku śląskim, czy to właśnie mianują Miechanka w Brukseli, czy dalsze inne plany, które mam w tej sprawie, myślę, że idą w dobrą stronę, bo no ta sprawa śląska na pewno przedostała się do tego politycznego mainstreamu i o uznaniu języka śląskiego mówią praktycznie już wszystkie partie opozycyjne w Polsce. Marsz Autonomii wyruszy punktualnie o godzinie 12 z Placu Wolności w Katowicach. Ładowarka, rękawiczki czy parasol. Komu z nas nie zdarzyło się zostawić jakiejś rzeczy w miejscach publicznych? Te znalezione w pociągach kolei śląskich trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych. Teraz przewoźnik uruchamia na Facebooku specjalną grupę, by jeszcze szybciej zagubione przedmioty trafiały z powrotem do właściciela. Nowy kanał ma ruszyć 15 lipca. Magda Sincewicz. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, to właśnie pasażerowie bardzo często podsuwają pewne pomysły. I tak było tym razem. To dzięki podpowiedziom podróżnych narodził się pomysł, by już niebawem mogli komunikować się na specjalnej grupie. Postanowiliśmy uruchomić specjalny profil na Facebooku i tam nasi podróżni, którzy zgubili, pozostawili jakiś przedmiot na trasie swojego przejazdu, będą mogli bezpośrednio opublikować tę informację, ale też działa to dwutorowo, bowiem my
po znalezieniu tego typu przedmiotów właśnie w naszym taborze Kolei Śląskich będziemy publikować informacje o znalezionych przedmiotach. Do tej pory każda zguba trafiała bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych. Często zdarzało się, że nigdy nie wróciła do swojego właściciela, bo tego po prostu trudno było namierzyć. Raz zgubiłem taką rzecz i jakby ciężko mi było znaleźć, więc taka rzecz pewnie mi pomogła dobrze. Wcześniej pasażerowie wrzucali zapytania dotyczące zagubionych rzeczy za pośrednictwem profilu Kolei Śląskich lub na grupach miłośników kolei. Nie zawsze jednak kończyło się to sukcesem. Nowy pomysł ma usprawnić komunikację. Jest to jakiś sposób na pewno, bo w sumie kontaktować się z pasażerem tak jakoś w inny sposób to tak trudno dość mi się wydaje. Nie trudno będzie też stwierdzić, czy zgłaszająca się osoba rzeczywiście jest właścicielem danej rzeczy. By nie trafiła w niepowołane ręce, trzeba będzie podać cechy charakterystyczne przedmiotu i miejsce jego pozostawienia. To po prostu to będzie łatwiejszy po prostu sposób, żeby znaleźć swoje rzeczy. Zatem jeśli podczas kolejnej podróży pociągiem zauważycie czyjąś zgubę, poinformujcie o tym na Facebooku. Zapewne spowoduje to czyjąś radość. W Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym Repty lekarze mogą kontaktować się z pacjentami w stanie śpiączki. Pomaga w tym cyberoko. Co to takiego i jak działa? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Brzmi nieco jak science fiction, ale to prawda. To pan Karol, który jest pacjentem Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego Repty. W rehabilitacji pomaga mu to urządzenie, cyberoko. Ma ono interfejs wzrokowy, który wykorzystuje tak zwany eye tracking, śledzi wzrok. Bardzo często osoba taka jak Karol, która nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie mówi, nie je, nie ma kontaktu ruchowego z nim żadnego, to dzięki temu, że wprowadzamy system CI, dowiadujemy się, że pacjent ma pokłady świadomości. Bardzo często taki pacjent jest diagnozowany błędnie jako osoba w stanie wegetatywnym, czyli bez świadomości. A dzięki cyberoku można pacjenta zapytać na przykład jak się czuje lub zadać proste pytania wymagające odpowiedzi tak lub nie. Chory może więc za pomocą specjalnych piktogramów bądź wirtualnej klawiatury odpowiadać na zadawane pytania, a nawet wyrażać swoje potrzeby. Staramy się zawsze jakby wprowadzić pacjenta, bo na oddziale śpiączkowym też pracujemy tak, że cokolwiek zrobimy, najpierw pacjentowi mówimy, tak? Teraz dotknę, teraz pokażę, teraz coś przyniosę, więc jest ekran, przysuwamy ten ekran do pacjenta i mówimy mu, tak? Że to jest ekran, na którym będziemy pracować. Mówimy pacjentowi, że prosimy go, żeby popatrzył. Czasami jest tak, że na początku jakby tylko zapoznajemy pacjenta ze sprzętem, natomiast potem, kiedy pacjent jest już gotowy, to prosimy na przykład, żeby popatrzył na jakiś element, który znajduje się na ekranie, tak? Wtedy ten element jakby wchodzi w jakąś interakcję. Właściwie wszyscy pacjenci mają proponowaną terapię z cyberokiem, dlatego że jest to urządzenie, które po pierwsze służy nam do diagnostyki tych zaburzeń świadomości, a później już do pracy z pacjentem, z jego deficytami neurologicznymi dotyczącymi i rozumienia, i mowy, i obrazów. Cyberoko, czyli system CI, pomaga przede wszystkim osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, na przykład urazach czaszkowo-mózgowych, do których doszło na skutek wypadków komunikacyjnych, udarów, niedotlenienia czy zatrzymaniu krążenia. Temperatura daje się nam we znaki. Najlepiej taki czas spędza się nad wodą. Niestety dwa wodne place zabaw i kąpielisko w Katowicach zostały właśnie zamknięte. Wszystkiemu winna bakteria. Baseny mają zostać zdezynfekowane. Magda Sincewicz. Basen przy Rolnej, wodne place zabaw przy ulicy Biedronek i Pułaskiego. Z tych trzech miejsc nie będzie można korzystać w najbliższym czasie. W wodzie została wykryta groźna bakteria. Pojawiła się niespodziewanie i spowodowała, że ci, którzy chcieli ochłodzić się w upalne dni, będą musieli chwilę poczekać. Katowicki sanepid bada próbki, wyniki powinny być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Zarządca basenów podjął natychmiastowe działania. Otrzymaliśmy informację taką nieoficjalną, że w próbkach wody pobranej z trzech naszych obiektów, basen Rolna i dwa wodne place zabaw, niestety pojawiła się bakteria, która w tej wodzie nie powinna się znaleźć. No i pomimo, że informacja jeszcze nie była oficjalna,
w interesie mieszkańców podjęliśmy oczywiście decyzję o tym, żeby te obiekty zamknąć i rozpocząć procedurę czyszczenia obiektów, czyszczenia całej aparatury, dezynfekcji, używania środków, których zazwyczaj nie używamy w sytuacji, kiedy mamy na obiekcie klientów. No i rozpoczęło się to wszystko dzisiaj rano i mam nadzieję, że wyniki badań wody, które zlecimy po przeprowadzeniu tych czynności, będą pozwalały otworzyć te obiekty. Czekają na to najmłodsi, którzy przyzwyczaili się do swoich ulubionych miejsc na terenie miasta. Dzisiaj większość z nich była zaskoczona, że nie mogą korzystać z wodnych placów zabaw. Córka poprosiła mnie, bo ma zajęcia jeszcze w przedszkolu z logopedii. Mówi, mamo, zajmij się nimi, tu jest bardzo fajne miejsce, a niestety. No nic, będziemy się musieli tam przenieść i poczekać. Jest to konieczne, bo bakteria ta, pałeczka ropy błękitnej, choć często spotykana w środowisku, jest dosyć zagadkowa i niebezpieczna dla osób o obniżonej odporności. Dlaczego, się pytam, jak taki fajny plac jest zrobiony i wydaje mi się, że powinien dbać o higienę, prawda? Także no nie wiem, jestem zaskoczona, a wnuk na pewno też, bo chciał tutaj przyjść, no i co teraz? Wiele zależy od nas samych. Musimy pamiętać, że jeśli korzystamy z tego typu obiektów, to nie możemy do nich wchodzić, jeśli mamy jakieś rany. To one mogą być źródłem zanieczyszczeń. Bakterie te dostają się do wody tutaj w związku z tym, że my z niej korzystamy. Czyli wchodzą do wody razem z kąpiącymi się. Później, jeżeli tutaj mają odpowiednie warunki, no to mogą się w tej wodzie namnażać. Jeżeli chodzi o takie zagrożenia, no to podstawową rzeczą na pewno tutaj jakieś problemy skórne, zapalenie ucha, zapalenie dróg moczowych. No tego typu problemy na pewno mogą być związane z kontaktem z tą bakterią. Póki nie uda się jej usunąć z zamkniętych obiektów, mieszkańcy mają do wyboru 6 innych lokalizacji. Z kąpieli skorzystają na basenie Bugla i przy ulicy Gliwickiej, 2 wodnych placów zabaw na osiedlu Tysiąclecia i przy ulicy Gliwickiej oraz na 2 zbiornikach otwartych na Dolinie Trzech Stawów i Stawie Morawa. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.